Okazuje się, że nawet prokuratorzy mają problemy z kwalifikacją niektórych zachowań, zwłaszcza gdy dotyczą rasizmu i ksenofobii. Sytuacja ta ma się poprawić. Pod koniec września ruszają specjalne szkolenia, na których śledczy będą się uczyli, jak walczyć z mową nienawiści. W prokuraturach okręgowych zostali wyznaczeni specjalni prokuratorzy, którzy mają się zajmować takimi sprawami, a w Warszawie i Białymstoku w szkoleniach udział będą brali również prokuratorzy z prokuratur okręgowych, bo okazuje się, że w tych dwóch miastach tego rodzaju spraw jest najwięcej. Nowością jest to, że prokuratorzy nie będą analizowali spraw, które zostały umorzone albo w których nie wszczęto postępowań, jak to było do tej pory. Natomiast z pomocą specjalnych asystentów będą uczyli się interpretować przepisy i analizować orzeczenia. Wszystko po to, by zapobiec takim sytuacjom jak ta z Białegostoku, gdzie prokurator odmówił wszczęcia postępowania w sprawie dotyczącej swastyki namalowanej na budynku publicznym. Jak uzasadnił odmowę? Stwierdził, że swastyka to symbol szczęścia. Cóż z tego, że w Azji sprawa dotyczyła Polski. Dla prokuratora nie było problemu. Teraz powinno być lepiej. Póki co za prokuratorów trzymamy kciuki, a na efekty pierwszych szkoleń trzeba będzie pewnie jeszcze trochę poczekać.